Cześć, witajcie, tutaj Falcon, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Medieval 2 Total War. W ostatnim odcinku na pewno wysyłaliśmy tutaj Wladimira do tej rebelianckiej armii, żeby ich powstrzymać. Przekształciliśmy Rygę, nie, ale przekształciliśmy Smoleńsk na pewno w gród. Tak, jest kamienny gród. I teraz możemy nawet w zamek już to przekształcić, więc bardzo dobrze. Tutaj mieliśmy zamiar rekrutować kolejne wojska, chociaż jak na razie zbudowaliśmy drogi, no bo tutaj mówię, biednie to wyglądało, żadnych dróg nie było, taka trochę dzicz, szczerze mówiąc. No i właśnie jest problem, o którym w sumie się dowiedziałem od pewnego użytkownika Andrzeja Wilcza, który komentuje, któremu dziękuję, bo naprawdę pomaga. W tej serii, wiadomo, ja tak jak w Ogniem Mieczem też jestem tutaj zielony i jego komentarze bardzo się przydają, więc tak, powiedział mi ten użytkownik, że żebym właśnie tutaj zajął Wilno jak najszybciej. Wilno ogółem ma bardzo duży garnizon, co jest niemiłe jak dla mnie, bo my tutaj zobaczmy, jaką mamy tą armię, też sporawą, ale mówię, to są właśnie chłopi i tak dalej. Dosyć słaba, można szczerze mówiąc powiedzieć, ale nie wiem też, jaka jest ta polska armia, więc zobaczmy, jakich mamy agentów, bo ja tutaj nie pamiętam dokładnie. To nie to będzie tutaj agenci. Nie mamy szpiega, więc musimy zrobić szpiega. Tutaj się tworzy dom publiczny, więc jeszcze nie możemy. Tutaj też nie, w Rydze podejrzewam, że też nie dokładnie. Moskwa na pewno odpada, Helsinki. No tutaj możemy rekrutować szpiega, ale już prędzej chyba nam się to zbuduje. Tak, jedna tura do skończenia. I z Nowogrodu wyślemy szpiega do tej armii. Zobaczymy tutaj, jaką oni mają właśnie armię, jakie mają jednostki, czy jakieś bardzo zaawansowane, czy nie. No i wtedy zdecydujemy, czy to Wilno odbić, czy nie. Z drugiej strony to by zaczęło wojnę z Polakami, co jest na pewno bardzo, ale to bardzo złe. Bo jeszcze na razie chyba nie czuję się niegotowy na bitwy. No i ogółem na wojny. Takie cięższe, prawda? Zresztą teraz czytałem bardzo mądrą sentencję. Słuchajcie, kogo to było? Niccolo Machiavelliego bodajże. Że wojna może się rozpocząć, kiedy ja tego chcę, ale nie kończy się wtedy, kiedy ja tego chcę. Tak w wolnym tłumaczeniu, tak trochę łopatologicznie i po chłopsku, ale mniejsza. Więc sens tych słów na pewno rozumiecie i właśnie dlatego nie do końca chcę rozwijać tej sytuację w stronę wojen, prawda? Na razie tym bardziej, że mamy tutaj okazję zrobić małą ekspansję, nawet nie taką małą, na wschód, nie? Tutaj mamy Sarkel, mamy Ryazań, mamy Bołgar. To całkiem porządnie powinno rozwinąć nasze dochody. Więc tutaj też potrzebujemy normalnie wojska. Tutaj są chłopi, a tutaj są drwale. No tego świat jeszcze nie widział, żeby walczyć drwalami. No po prostu zaawansowane wojsko, nie powiem. Dobra, ale tutaj będzie nam potrzebny na pewno łuczarz. Bo będę potrzebował łuczników, żeby wysyłać ich w tę stronę. Właśnie na wschód. No i mówię, tutaj się leją o ten Kijów. Bardzo, bardzo niedobrze. Dobra. Co by tutaj jeszcze móc zrobić? I Rygę na pewno mamy rozwinąć pod, słuchajcie, miasto. Tutaj ma być port gdzieś, bo jest to miasto nadmorskie. O tym też pisał wcześniej wymieniony użytkownik. No i co? Zróbmy w takim razie na razie punkt handlu żywnością. To trochę podniesie pewnie też w jakiś sposób tam dochody. Gdzieś tutaj był nasz kapłan, tak? Tutaj prawosławie jest porządne. Tutaj jeszcze w sumie słabe, więc wejdziemy w to miejsce. Nawet jeśli Polacy, wiecie, zajmą to Wilno, to będą mieli mały problem, bo będą musieli się, nie wiem, podobno właśnie to, że są dwie religie, przepraszam,
współzawodniczące ze sobą w jednej prowincji, to podobno znacznie wpływa na szczęście, takie wiecie, zadowolenie i spokój między mieszkańcami i po prostu powstają tam różne bunty i tak dalej. To bardzo nam się przyda, żeby to Wilno właśnie trochę osłabić, jeśli już Polacy mają je przejąć, prawda? Dobra, i Helsinki mamy też rozbudowywać na pewno pod miasto, tak. Kościół prawosławny. No okej, okay. Tutaj żadnego kościoła nie mamy, tak? Miasteczko, co my mamy? Kapliczka jakaś, coś? Chociaż nie. Nic nie ma. Straż miejska. Na razie zbudujmy straż miejską. Coś tam wojska można szkolić na wszelki wypadek, nie wiem. Gdybyśmy nawet chcieli zająć Sztokholm czy coś, to można te wojska przetransportować bardzo łatwo na drugi brzeg. Ła, tutaj mogę sobie doszkolić sporo też wojska. Ale nie, na razie nam to niepotrzebne. Później dom publiczny jeszcze zbudujemy tutaj. Okej. Okay. No i Smoleńsk też wszystko. Jeszcze sprawdzę tylko Moskwę. Też okej, okay. Więc kolejna tura. O, pięknie. Polacy nie dali rady w Wilnie. I zginął im tamten kapitan. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Dla nas świetnie. Dobra, tolerując taką zniewagę, nasz wielki naród okazuje słabość. Rada zaleca, aby zajął tą zbuntowaną osadę i utwierdził swoją władzę. I celem jest Riazań. Tak też zresztą mieliśmy takie plany, więc... Nawet dobrze, że w nagrodę możemy dostać, uwaga, wow, 2,5 tysiąca florenów, całkiem sporo. Na pewno się przyda. Wenecja i Cesarstwo Niemieckie, bardzo dobrze. Świetnie, powiem wam, bo to odciągnie na razie Niemców trochę od wschodu, gdyby tutaj chcieli atakować Polskę. A jak widzicie, Wrocław jednak zajęli. Więc nie wiem, czy Polska nie będzie zmuszona właśnie prowadzić ekspansję na wschód. To by nie było zbyt dobre dla nas, ale z drugiej strony to znacznie osłabia Polaków, bo jeśli weźmiemy ich w taki klin z Danią i Niemcami, no to słuchajcie, jak dla mnie będzie bardzo dobrze. O, a patrzcie, te jakie biedaki. Polski zamek, Magdeburg. Między właśnie Danią i Niemcami. Mówię, to jest właśnie taki klin. I ja sądzę, że ten Magdeburg już niedługo będzie przejęty przez inne państwa. O, no patrzcie, czyli to Wenecja zaatakowała. Jakimi tutaj armiami? Antonio Selvo, słuchajcie, to jest... Antonio Selvo, to jest jeden z synów. Nie wiem, czy to już nie jest drugie pokolenie. To jest Doża Domenico, to jest król Wenecji. A tutaj Benaust Selvo. No okej. Okay. W każdym razie... No nie wiem, czy tutaj... Nie, jak dla mnie to Wenecja rzuciła się trochę bez sensu na zbyt mocnego przeciwnika. Dobra, dobra kupca przejęte. No nie fajnie. No nie fajnie. Gdzie on był? Gdzie był mój kupiec? O ty! Niemcu ty jeden! Ten Niemiec. To on. Ten człowiek zabił mego kupca, przejął jego dobra. No cóż, z tym jest akurat jakby problem, że jeśli mamy ustawione, żeby nie widzieć ruchów SI, no to właśnie możemy przeoczyć coś takiego, jak w tym momencie przeoczyłem, że przejął mi kupca. Ale z drugiej strony praktycznie nie miałem szans na to zareagować, więc no dobra. Ale bardzo mi się nie podoba, że ci Niemcy nam wchodzą tutaj tymi kupcami. Chociaż lepiej, żeby to byli właśnie kupcowie, kupcy, chyba kupcy, mniejsza, niż wiecie, niż wojska, prawda? Więc no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mediolan nadal finansami świeci pięknie. No i co, rozbudowujemy dalej. Helsinki, tutaj wszystko się buduje. No to stoczmy tutaj tą bitwę. Ona jakaś trudna i... Wiecie, trudna nie powinna być, więc rozegramy ją. No dokładnie, tutaj jest duża przewaga. Na wszelki wypadek zapiszemy, gdyby nagle komputer zrobił nam jakieś chore straty. Umówmy się tak, jeśli komputer zrobi nam jakieś chore straty poprzez automatyczną bitwę,
to nie ma czegoś takiego, że ja sobie wczytuję i jakby drugi raz, wiecie, robię automatyczną bitwę, aż w końcu osiągnę te oczekiwane przeze mnie skutki i jak najmniejsze straty. Zrobimy tak, że po prostu jeśli raz nie spodoba mi się to, co zrobił komputer, bo powiedzmy będzie to po prostu nie fair, no nie? Bo ewidentnie miałem przewagę bardzo mocną, a straciłem sporo wojska, to w takim przypadku zrobimy, wiecie, cofniemy do save'a i stoczymy bitwę na mapie bitewnej. Ale na razie pewnie... Ojej. Ojej. 105 ludzi straciliśmy. Ojej, oj, co ten komputer robi? No ale dobra. No dobra, powiedzmy. No powiedzmy, no 105 ludzi, no to... No dobra, niech... Fuck. Nie, ale nie będę rozgrywał tego. Umówmy się, że przeżyję to. Tą lekką porażkę, można powiedzieć. Tutaj mamy w sumie w miarę siły rozłożone między łuczników a milicję włóczniczą, więc okej. I tutaj jest admirał Mirosław. Ale co ten admirał Mirosław może zrobić? Tutaj jest jakiś admirał Swain. Swain z Lola. Heh. No i co tutaj mamy? O! Patrzcie, ile tutaj możemy... Ładia. Co to jest Ładia? Ładia to ruski statek podobny długim łodziom wikingów, zabierający na pokład około 40 ludzi, wyposażony w wiosła i żagiel, doskonały do żeglugi przybrzeżnej oraz wpływania w koryta rzek. Na takim statku kijowski książę Oleg w 907... Ojeju, co ja mówię? W 907 roku, dokładnie, dopłynął do Konstantynopola. Następcami Ładii były kozackie czajki, okej. Okay. Czyli mogę tym nawet wpływać na rzeki. Ciekawe. Zobaczmy, tutaj mamy rzekę w sumie. Nawet nie wiedziałem, że tutaj można płynąć rzekami, wiecie? Tutaj mamy rzekę i ona sobie... To jest jeszcze rzeka? Chyba... Nie, to jest... Tutaj się zatrzymuje rzeka, no okej. Okay. No ale dobrze wiedzieć, jeśli będzie potrzebne. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest ten kanał Le Mans. Jest. To jest chyba kanał Le Mans. Tak... Nie, ojeju, gdzie ja patrzę? To jest Dania przecież i Niemcy. Gdzie ty patrzysz, Falcon? Jak już to tutaj. I tak, to jest chyba... Powiedzmy. Nie wiem, nie wiem. Powiedzmy, nie wiem, naprawdę. Nie mam pojęcia. Nie interesowałem się geografią w Francji, więc... No już nie będę plutł. O kanale Le Mans, okej. Okay. Orders, my lord. Mamy szpiega. Tutaj mamy szpiega. Przynajmniej tak powinniśmy mieć. I nawet mamy. Wysyłamy go teraz. Wyślemy go w sumie do Wilna. Zobaczymy, co oni tam mają ciekawego. I zobaczmy sytuację. O, jak pięknie. O, jak pięknie. Wojna wyniszczająca po prostu. Lejcie się z tymi rebeliantami w Kijowie. Dla mnie w sumie nawet lepiej, powiem wam. Nie dość, że właśnie zmarł tutaj, znaczy rozpadła się kolejna armia węgierska. To nie dość, że to jeszcze Węgrzy wysyłają drugą armię. Co prawda małą, ale zawsze to będzie jakaś tam strata. I książę Tadeusz, nie, kapitan Tadeusz również rusza na Kijów i szczerze życzę mu śmierci i prawdopodobnie zginie tam, bo w sumie powiem wam, że dlatego się obawiałem Wilna i Kijowa, bo patrzcie, ile tutaj ginie armii polskich i węgierskich. To nie jest prosta sprawa, powiem wam. Ale dobra, wchodzimy tutaj, namieszamy trochę w tym Wilnie. O, tutaj w ogóle sporo poganów jest. To też by było dobrze, gdyby przejęli to Polacy, bo by się do nich dochrzanił papież, że dużo tam jest poganów, w ogóle herezja, i może by wysłał inkwizytora. Gdzie jest inkwizytor? Tutaj było gdzieś dwóch, tak. To jest w ogóle miejsce, w którym inkwizytorzy mają szczególną działalność, bardzo jakby zakrojoną na dużą skalę i tam szczególnie męczą Wenecję, Cesarstwo Niemieckie i Mediolan. Tak mi się wydaje. Pamiętam też, że jak grałem chyba kiedyś Francją, to też strasznie mi księżniczki mordowali. To w ogóle śmieszna sprawa z tymi inkwizytorami. Czasami naprawdę
dowalą się do rzeczy takich, wiecie, do których nie powinni i się okaże, że nagle stracisz króla, nie? Tutaj mogę trochę podnieść podatki, ale na razie nie, mówiłem, że tam w miarę ładnie zarabiamy. I chcemy coś, żeby budować. Dobra, zróbmy ten mur, wtedy chyba będę mógł coś więcej szkolić, tak mi się wydaje. Bo wiecie, chcę zrobić tutaj strażnicę miejską, żeby mieć jednostki walczące w zwarciu, wtedy wyślemy je na Riazań. Mamy na razie 15 tur na zajęcie tego miasta, więc jeszcze spokojnie. Dobra, tutaj rekrutacja, co by można było zrobić? Stajnie, tak? Stajnie. Czy tam potrzebne są stajnie? Synowie bojarów. Czemu nie mogę tego szkolić? A, pewnie się jeszcze nie zregenerowało. No okej. Stajnie. Nie, na razie tutaj nie potrzebujemy w tym miejscu. Chyba stajni. Mi by się przydało, mówię, też tutaj coś do walki w zwarciu. Na razie tutaj mam chłopów z... lub drwali z toporami i z widłami, więc sorry, tym nie będę walczył z Kijowem. Dobra, ulepszmy to w zamek. Może to nam da jak coś fajnego, jakieś fajne jednostki. To by na pewno nam pomogło. I co? Zobaczmy właśnie, czy mamy jeszcze jakiegoś agenta, który coś tam się nie rusza. Nie, straciliśmy kupca, czyli tylko tych dwóch. Nimi się ruszyliśmy, to możemy zakończyć turę. I to będzie prawdopodobnie ostatnia tura w tym odcinku. Dobra, zobaczmy raporty. Chyba nic ciekawego nie będzie. Ogłoszono sojusz. Francja, Cesarstwo Niemieckie. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe szczególnie dla Wenecji. Bo jeśli Francja postawi się... O, ale w ogóle... Zobaczcie, co tutaj się dzieje z Francją. Ja o tym mówiłem już w poprzednim odcinku, że oni mają trochę nieciekawą sytuację. Słuchajcie. Kto to jest? Ma jakąś inną flagę lekko. Nie, może jakiś bardziej doświadczony kapitan? Ten ma, wiecie, takie niebieskie, bardziej ciemne niebieskie tej w połowie flagi. Tamten ma całą jasno niebieską. Ale mówię, ciekawe, bo tutaj wchodzą trochę Mediolańczycy. Zajęli Dijon. Nie wiem, czy tutaj Anglicy planują jeszcze wchodzić głębiej do Francji. No i co? No i jeśli jeszcze by się tutaj dobrała Hiszpania, chociaż na razie Hiszpania idzie na Saragossę. Więc no, byłoby ciekawie, powiem wam. Jestem najbardziej ciekawy, czy w sumie tutaj Niemcy przyczynią się do pomocy Francuzom i na odwrót, czy Francuzi też pomogą w walce z Wenecją. Chociaż, kto wie, czy jest potrzebna. Nie wiem. No to byłoby ciekawie. Nowy członek rodziny, Nikša Pavlov. Ojej, ojej, dziewczyna. Nie fajnie. No ale dobra. Nie, no może za kogoś wyjdzie, może jakiś sojusz powstanie przez to. Więc, no jeszcze powiedzmy, że nie ma tragedii, prawda? Okej. No i podsumowanie. Praktycznie nic się nie zmienia. Dobra, zobaczmy jeszcze dyplomację. A to ciekawe w sumie. Ciekawe, bo Niemcy mają sojusz z Mediolanem. A Mediolan tam chyba trochę ciśnie tą Francję, tak mi się wydaje. No nie wiem. Wysyłamy tutaj. I co tutaj możemy zbudować? Rekrutacja. Musimy udoskonalić nasze wojska. Żeby nie były takie biedne. Rynek, drogi brukowane. Czego tutaj nie mamy? Czekajcie, sorry, ale muszę się lekko napić. Bo już mi w gardle zeschła. Okej. No, dużo lepiej. Dobra, to co tutaj mamy? No nic. Nic chyba nie mogę zbudować, żeby tą armię zmodernizować w miarę. Chyba, że ten warsztat garbarski. Ja w sumie nie wiem, jak to działa, ale okej, zbudujmy to. Może się przyda, nie wiem. I trzeba niestety podnieść podatki. Są średnio zadowoleni. To zbudujemy im dom publiczny. To na razie zrobimy tylko duże podatki.
i zrobimy im albo kościół prawosławny. Słuchajcie, ile tutaj jest prawosławia? Prawosławie, a nie. Ojojoj, pogaństwo 85%, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, bo to właśnie trochę pewnie niszczy ten porządek publiczny, więc zbudujmy nasz kościół prawosławny. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda sprawa. Właśnie. Nasz kraj to poganie, już nawet nie tyle prawosławie, co poganie, dosłownie. No, tutaj jeszcze prawosławie się trzyma. Ciekawe, o co chodzi z tym administratorem i handlem, że to miga. Ciekawe, ciekawe, ale mniejsza. Ewentualnie napiszcie w komentarzach, jakbyście mogli. No, tutaj na szczęście jest też prawosławie. No i tutaj też prawosławie. Ale mamy aż trzy miasta, nie, dwa miasta. Pogańskie w dużym stopniu, więc to nie jest dobre. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Myślę, że i tak był dosyć długi, z 20 minut może. I tak. To by było wszystko. Wiem, że nie skończyłem tury, ale nie chcę też przedłużać, żeby nie zanudzać. Turę dokończymy w następnym odcinku. No i co, dzięki za uwagę. Na razie, cześć, pa.